Sylwia Micyk, dobry wieczór Państwu. Wigilijną prognozę pogody rozpoczynamy od ostrzeżenia przed trudnymi warunkami na drogach, które dzisiejszej nocy przez marznący deszcz będą bardzo śliskie. Zapraszam, poznajmy szczegóły. Dzisiejszej nocy i jutro pogodę w naszym regionie będzie kształtował układ niskiego ciśnienia i związane z nim fronty atmosferyczne, które przyniosą opady. Dodatkowo zacznie do nas napływać zimne, arktyczne powietrze. Przed nami pochmurna wigilijna noc z opadami marznącego deszczu. W drugiej połowie nocy spodziewamy się opadów śniegu. Temperatura spadnie tej nocy do minus 3 i minus 2 stopni. Także drogi i chodniki w regionie zrobią się bardzo śliskie. Pierwszy dzień świąt upłynie nam z pochmurnym niebem. Synoptycy na jutro zapowiadają przelotne opady śniegu. Termometry w ciągu dnia wskażą minus 1 stopień w Krakowie, Miechowie i Oświęcimiu, minus 2 w Zakopanem, Wadowicach i Gorlicach. Meteogram pokazuje nam, że dzisiejszej nocy nadal będzie silnie wiać. W Zakopanem wiatr chwilami powieje z prędkością 58 km na godzinę. Ciśnienie teraz spada, jutro pójdzie w górę i krakowskie barometry wskażą 981 hektopaskali. Niedziela przyniesie słońce i duży spadek temperatury. To będzie mroźny dzień. Na termometrach zobaczymy od minus 8 do minus 6 stopni. W poniedziałek zrobi się troszkę cieplej i termometry wskażą od minus 3 do minus 1 stopnia, a na Podhalu znów zacznie padać śnieg. Na koniec zerkamy na mapę z prognozą jakości powietrza. Jutro w okolicy Chrzanowa, Krakowa i Tarnowa poziom pyłu PM10 może być wysoki. Dziękuję Państwu za to dzisiejsze spotkanie i życzę radosnych, rodzinnych i pięknych świąt Bożego Narodzenia. Do zobaczenia.